Cześć! W tym filmie pokażę Wam następne kilka miejsc w Polsce, które są naprawdę ciekawe i dość nietypowe, a za którymi kryje się jakaś ciekawa historia. Zapraszam do obejrzenia wcześniejszych odcinków, link jest w opisie pod filmem. Nie zanudzając, zaczynajmy. Mroczne lochy, ukryte komnaty, studnia niewiernych żon, a także łoże małżeńskie z zapadnią. Brzmi to jak opis scenografii do filmu grozy. To jedynie część atrakcji, jakie czekają turystów zwiedzających zamek Czocha w górach izerskich. Nie bez powodu uznawany jest on za najbardziej nawiedzony zamek w Polsce. Miejsce to ma mroczną historię i wiele sekretów. Zamek leży w miejscowości Sucha w województwie dolnośląskim. Jego budowę rozpoczęto w roku 1241. Pierwotnie został wzniesiony jako warownia graniczna na pograniczu śląsko-łużyckim z rozkazu piastów śląskich. Od tamtego czasu budowla była świadkiem krwawych bitew oraz przerażających zbrodni. Legendy głoszą, że dusze ofiar, a także byłych mieszkańców do dziś snują się korytarzami zamku. W XVI wieku ze średniowiecznej warowni Czocha zmieniła się w okazałą renesansową rezydencję. 200 lat później spłonęła i znowu została przebudowana, aż w 1909 roku na jej progu stanął pewien bogaty 40-latek, Ernst Gutschow. Wyciągnął z portfela 1,5 miliona marek i kupił sobie jeden z najbardziej romantycznych zamków w tej części Europy. Nie interesowało go otwieranie bram dla zwiedzających, miała to być rodzinna rezydencja, w której zamieszka ze starszą od siebie żoną Józefiną i dziećmi. Nowy właściciel, potentat tytoniowy i milioner, mógł sobie pozwolić na wszystko. Miał kilka marzeń, ale największe z nich postanowił tutaj zrealizować. Zaczął zmieniać zamek w bajkową, tajemniczą rezydencję. Znalazł człowieka, który miał mu w tym pomóc. Był to Bodo Ebhardt, architekt doskonały. Zajął się przebudową zamku, a inwestycja miała kosztować 4 miliony marek. To właśnie podczas wielkiej przebudowy zamku Ebhardt zaczął łączyć w niewidzialną sieć korytarze ukryte przed oczami Wścibskich. Czy adoptował wcześniejsze przejścia, czy projektował je od nowa? Tajnych przejść na zamku jest ponoć 40, ale do tej pory udało się znaleźć dopiero 18. W jakim celu Gutschow zlecił budowę sekretnych przejść? Milioner z Czochy miał sporo tajemnic. Po cichu kupował dzieła sztuki od upadłej rosyjskiej arystokracji. Po 1945 roku okazało się, że w zamkowym skarbcu leżało m.in. 136 ikon starorosyjskich, datowanych od XII do XVIII wieku. Z inwentaryzacji wynika również, że cały zamek po brzegi wypełniony był dziełami sztuki, od obrazów poprzez rzeźby, grafiki, cenne meble z różnych epok, serwisy porcelany, zabytkową broń i zbroję, aż po prawie 25 tysięcy tomów książek, w tym wiele białych kruków. Kiedy w styczniu 1945 roku do zamku zbliżała się Armia Czerwona, Gutschow zebrał całą służbę i powiedział: oddajcie im wszystko, co będą chcieli wziąć, a i tak zabiorą zaledwie cząstkę skarbów zamku Czocha. Choć po wojnie zamek został ograbiony, to wiele osób wierzy, że nie wszystkie skrytki zostały odnalezione. No i ciągle brakuje jeszcze kilkunastu tajnych korytarzy. Zamek Czocha uchodzi w Polsce za najbardziej nawiedzone i tajemnicze miejsce i co roku przyciąga wielu turystów. Odwiedzający mogą wybrać się na wycieczkę z przewodnikiem, który zdradza wiele tajemnic tego niesamowitego miejsca. Zamek można również zwiedzać samodzielnie, spacerując po jego dziedzińcu i komnatach. Jeśli jeszcze tu nie byłeś, gorąco polecam. Babia Góra to piękny i malowniczy masyw górski należący do Beskidu Żywieckiego. Jego najwyższym szczytem jest Diablak, zwany też Diabelskim Szczytem albo po prostu Babią Górą. Z tym miejscem związane są tajemnicze ludowe legendy. Jedna z nich głosi, że pewien mężczyzna przed laty podpisał tam krwawy pakt z diabłem, a niedługo później zginął pod gruzami zawalonego zamku. Z tego powodu miejsce to uchodzi za przeklęte. Niekiedy możemy usłyszeć niepokojące wieści, które dochodzą z okolic Babiej Góry.
W dawnych czasach to tutaj, tak samo jak na Łysej Górze, podobno spotykały się czarownice. Legend i opowieści o tym miejscu jest wiele. Nawet Niemcy podczas okupacji upatrzyli sobie to miejsce w poszukiwaniu podziemnych korytarzy, jakie podobno znajdują się pod Babią Górą. Diablak na pewno słynie z szybko zmieniającej się pogody, która niekiedy stanowi duże zagrożenie dla turystów. Kapryśne warunki atmosferyczne były w przeszłości przyczyną zabłądzeń, a także licznych wypadków. Niektóre z nich niestety kończyły się tragicznie. Lata temu w okolicy Babiej Góry doszło do kilku wypadków lotniczych. Jednym z głośniejszych zdarzeń była katastrofa awionetki, która rozbiła się w rejonie. Miało to miejsce w 2013 roku. Życie straciło 3 mężczyzn. Nie wiadomo też, co było przyczyną wypadku. To jednak nie pierwsza katastrofa lotnicza w tym rejonie. W 1969 roku w okolicach Babiej Góry rozbił się samolot Polskich Linii Lotniczych LOT. W wypadku zginęły 53 osoby. Po dziś dzień przyczyny katastrofy są niejasne. Z tego co wiemy, widoczność oraz warunki pogodowe tamtego dnia były bardzo dobre. Z kolei latem 1963 roku na zboczu góry rozbił się helikopter. Cała załoga zginęła. Niektóre osoby nazywają to miejsce polskim trójkątem bermudzkim. Ale takiego wschodu słońca jak tutaj nie doświadczy się w żadnym innym miejscu w Polsce. Widok po prostu zapiera dech w piersiach. Naprawdę niesamowite doświadczenie, które każdy powinien zobaczyć. Jeden z najbardziej tajemniczych obiektów związanych z II wojną światową znajduje się w Gierłoży. To tam mieściła się tajna baza Adolfa Hitlera, Wilczy Szaniec. Dziś kompleks jest jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Ta tajna baza podczas II wojny światowej pełniła funkcję jednej z kilku kwater głównych Adolfa Hitlera i naczelnego dowództwa Sił Zbrojnych III Rzeszy. Dyktator przebywał w niej w latach 1941-1944, by dowodzić wojskami podczas podboju ZSRR. Teren o powierzchni około 250 hektarów zajmowały m.in. żelbetonowe schrony, drewniane baraki oraz budynki z cegły i betonu. Informacje o miejscu przebywania Adolfa Hitlera w okresie II wojny światowej miały być tajemnicą. Lasy w Gierłoży wydawały się idealną lokalizacją na budowę Wilczego Szańca. Występowanie na tym obszarze terenów podmokłych oraz gęsta roślinność skutecznie maskowały hitlerowskie zabudowania, jednak to nie wystarczyło. Kryjówki chroniły myśliwce stacjonujące nieopodal, a tereny dookoła kompleksu zostały gęsto zaminowane. Wilczy Szaniec tworzyły najróżniejsze zabudowania o różnym przeznaczeniu. Od bunkrów i schronów przeciwlotniczych po kasyna, kino i herbaciarnie. Cały kompleks posiadał niesamowitą infrastrukturę od elektrowni po oczyszczalnię ścieków, która po modernizacji działa do dziś. To tutaj 20 lipca 1944 roku pułkownik Klaus von Stauffenberg dokonał nieudanego zamachu na przywódcę. Wojskowy, chcąc zgładzić zbrodniarza, podłożył bombę w sali narad sytuacyjnych. Hitler zamach przeżył, a na rozkaz generała Friedricha Fromma przywódcy i osoby popierające spisek zostały aresztowane i rozstrzelane. Z Wilczego Szańca Hitler wyjechał 20 listopada 1944 roku z powodu zbliżającego się frontu walk. Nieco później za nazistą z kwatery została także wywieziona cała dokumentacja i najważniejsze sprzęty. A reszta na rozkaz Hitlera miała zostać wysadzona w powietrze. Jednak saperom zabrakło materiałów wybuchowych, aby całkowicie zniszczyć bunkry, których ściany miały po 8 metrów grubości. I mimo zastosowania ton ładunków wybuchowych nie udało się wyburzyć zabudowań i dlatego dzisiaj możemy je zwiedzać. Na tym kończę ten odcinek. Już niebawem opublikuję kolejny film i odkryjemy kolejne ciekawe i tajemnicze miejsca. A jakie? Zasubskrybuj mój kanał, wciśnij dzwoneczek, a o każdym nowym filmie dowiesz się pierwszy. Nie zapominajcie także o kciuka w górę i napiszcie w komentarzach, czy byliście w tych miejscach i jak tam było.
Jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca w Polsce, dajcie znać, a na pewno zrobię o tym film. Dziękuję za każdy komentarz i pomoc w rozbudowie tego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!